ta najważniejsza, można powiedzieć, uchwała w roku, jaką jest budżet województwa podkarpackiego, to rzeczywiście w porównaniu do lat 2016-2017 jest to bardzo optymistyczny budżet, no, największy można powiedzieć, bo w sumie opiewa na około 1,5 miliarda złotych, gdzie około 900 tysięcy jest przeznaczone na inwestycje i to inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, ale również i też i w kulturę, jak również i w nasze wojewódzkie szpitale. Chcę powiedzieć też, że oczywiście część tych środków, które są na inwestycje drogowe, one siłą rzeczy musiały przejść z roku 2017, gdyż przyjęty jakby kierunek inwestycji drogowych kilka lat temu w takim trybie zaprojektuj i wybuduj, no niestety spowodował to, że w 2017 roku środki zostały przeznaczone na przygotowanie projektowe tych inwestycji, a w 2018 będą już realizowane. Chcę powiedzieć też, że znaczne środki są też przeznaczone na inwestycje w kulturze, między innymi zamek w Łańcucie, gdzie pozyskał zamek znaczne środki ze środków Unii Europejskiej. My jako województwo podkarpackie zabezpieczamy wkłady własne. No i też szpitale, które zarząd województwa postanowił oddłużyć, a tym samym no, są środki, które przeznaczone są na poręczenia dla takich szpitali jak szpital numer 1 wojewódzki i szpital numer 2. Jednym dzisiaj z ważnych elementów dzisiejszej sesji była informacja o stanie realizacji strategii rozwoju województwa podkarpackiego 2020. Jest to ważne, ponieważ stale monitorując wiemy, w których kierunkach się rozwijamy, w których mamy pewne braki, które należy modyfikować. Jest to potwierdzenie pewnej teorii, że kto zaniedbuje planowanie, ten planuje zaniedbanie i dlatego też radni zostali zapoznani przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne, na jakim etapie jesteśmy, po to, abyśmy podjęte założenia mogli skutecznie realizować.